Cześć, witajcie w Kuchni Lidla. Dzisiaj bardzo ważny odcinek i w nim ważny gość, prekursorka trendu Zero Waste, Jagna Niedzielska. Przygotujemy razem dania z czerstwego chleba, a będzie to ekspresowa tarta, Armeriter, dowiecie się w filmie oglądając nas do końca, co to jest, i makaron z kruszonką chlebową. Super. Ja się cieszę. Ja też. Dzisiaj z Jagną pokażemy Wam, jak przygotować przepisy z produktów niezbyt świeżych, ale dalej dobrych. Jak najbardziej. Wiesz, czego najwięcej wyrzucamy? Nie. Pieczywo. Pieczywo? Więc chciałabym, żebyśmy się tym zajęli. Tarta bez pieczenia. O! Zaczynam. Tego przepisu nie znam. Jak mogę Ci pomóc? Moja droga, musimy taką czerstwą bułkę zmiksować na okruszki, na tartą bułkę, bo zapominamy o tym, że nie musimy też właśnie kupować tartej bułki, tylko możemy ją zrobić samemu. Oczywiście. I możemy tak naprawdę mieszać pieczywa. To nie musi być pszenny, tylko chleb, to mogą być bułki, to może być chałka, to może być croissant. Super. Połamać i wrzucić i pokruszyć. Dokładnie, a dobrze. Ja rozgrzewam dno patelni. Jeszcze szybkie pytanie do Ciebie znowu. Skąd tak. Tobie zamiłowanie właśnie do tego trendu? Wiesz co, tak jak na ogół dzieci lekarzy idą na medycynę, to po prostu u mnie w domu hedonistów. Hedoniści nie marnują niczego, bo szkoda byłoby te przyjemności zmarnować. Oczywiście moja mama bardziej niż gotowania uczyła mnie takiego szacunku do produktów. Mieliśmy swój kompostownik, chodziliśmy zawsze z taką twardą listą zakupową na zakupy. Mieliśmy swoje siatki wielorazowego użytku, więc zdecydowanie ten dom rodzinny po prostu wpoił takie czyli wartości zero waste. Za młodo. Tak jest. Ja dodam do tego jeszcze zioła prowansalskie, żeby trochę odmienić smak tej tarty. Już i poproszę Ciebie, żebyś to wszystko zmiksowała. Dobrze. A ja wlewam olej z pestek winogron na dno patelni. Oczywiście można dodać też masło. Albo masło klarowane też mogło być. Też może być. No i właśnie tutaj też wcale nie musimy mieć takiej drobnej bułki, tylko mogą być kawałki, ale czytałam o Tobie, bo masz tak bogaty życiorys, że Ci go zazdroszczę. No nie. Zdobywałaś staże w licznych restauracjach, które właśnie osadzone są mocno w trendzie zero waste. Jak tam wygląda ten świat? Jest mocny nacisk na to, żeby w ogóle poznać powód, dlaczego wyrzucamy. Na przykład w jednej z restauracji w Helsinkach mieliśmy aplikację monitorującą naszą pracę i nasze odpady. Czyli zanim coś wrzucałam do kompostownika, to musiałam zważyć moje odpady. I tak naprawdę w naszych domach powinniśmy robić podobnie. Czyli jak gotujemy, powinniśmy sobie postawić miskę obok i tam wrzucać nasze odpady, zanim wrzucimy cokolwiek do kosza na śmieci. Po co? Po to, żeby się przyjrzeć temu, co wyrzucamy i może stwierdzić, że nie powinniśmy czegoś wyrzucić. Teraz te okruszki przekładam na patelnię i zrobię z niej spód do tarty. Aha. Masz jakieś takie triki, które są sprawdzone? W samej kuchni. Moim przede wszystkim pierwszym trikiem jest to, że jeżeli kupuję cokolwiek w sklepie i jest to opakowane w plastik, to przykładam to do szklanych naczyń. Używam też woskowijek, czyli zamiast tej folii plastikowej jako przykrywka, mam woskowijkę, czyli materiał pokryty woskiem pszczelim, który robi mi robotę za taką przykrywkę. Super, tego nie znałam. Bardzo dobry pomysł. Możemy to sobie kupić, a możemy sobie to zrobić również w domu. Co myślisz o planowaniu? Och, to jest niezwykły element w ogóle naszego życia w kuchni tak naprawdę. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek zakupach, to przede wszystkim musimy zacząć od planowania. Planowanie to jest ten taki moment, gdzie nie powinien trwać na przykład 15 minut przed pójściem na zakupy. To jest za krótko, wtedy nasza lista jest tak naprawdę nieprzemyślana. Dajmy sobie 2-3 dni na to, żeby spisać te produkty, które są nam potrzebne do przygotowania wybranych dań. Dobrze, to mamy jajka, mleko. Odrobina mleka. Dobrze. Jeżeli nie mamy mleka, dodajemy jogurtu. Albo możemy z jakieś resztki połączyć, czyli trochę zwykłego mleka krowiego, trochę napoju jakiegoś dokładnie. Roślinnego. I uwaga. Super. Pulpę z powstałą zaciskania soków też możemy tutaj wrzucić. Cudny pomysł. Bardzo mądry. Proszę Cię o zmiksowanie tych składników. Dobrze. Ja jeszcze całość doprawię solą i pieprzem. A wiesz, jaką ja mam zasadę? Zasadę czystego piątku. O. Czyli piątek u nas w domu jest takim dniem, w którym zjadamy wszystkie resztki z lodówki. Super. W tym dniu musimy tak dostosować nasz jadłospis do tego, żeby właśnie pozbyć się wszystkich składników. To ja już wiem, co ja robię w piątek, wbijam do Ciebie do domu. Zapraszam. Na resztki. Teraz moją masę jajeczną przelewam właśnie na ten spód.
Będziesz mieszać, czy nie, ona zostaje? Zostaje. Dobra. To jest coś w rodzaju takiego omleta w chlebie. Super. Przykryję to zaraz pokrywką, ale dodam jeszcze odrobinę liści szpinaku. Można dodać też pomidorki koktajlowe. Czy jakieś warzywa, jakiekolwiek, które mamy w danym momencie w lodówce. Dokładnie. Właśnie to też jest fajne w kuchni Zero Waste, żeby używać tych zasobów, które mamy w danym momencie w kuchni i dokupowywać sobie kolejne produkty, które będą nam potrzebne do przepisu. Twoje ulubione danie, które wykorzystuje maksimum resztek. Jest takie cudowne danie o nazwie strata. Strata, ale strat nie ma, ponieważ polega to na tym, że mieszamy właśnie wszystkie cząstki wędlin, serów, owoców, a nawet owoców i warzyw tak naprawdę i zalewamy to wszystko taką masą jajeczno-mleczną. I też często, gęsto podaje się w tym chleb, czerstwy chleb. Zapiekamy to wszystko w piekarniku i mamy zapiekankę stratę. Które restauracje w Polsce podążają za tym trendem? Nie ma ich jeszcze dużo w Polsce takich restauracji, ale robimy małe kroczki, baby steps i pojawiają się. Więcej na ten moment jest rzeczywiście w stolicy, ale myślę, że każdemu zależy na tym, żeby nie wrzucać tego jedzenia, żeby była ta ekonomia w kuchni i też tej restauracyjnej, więc gdzieś tam wyciągają małe smaczki niektóre z restauracji. Co teraz? Teraz kolejny przepis, który na pewno wszyscy doskonale znają. Bułka na mleku. Czyli trochę taki francuskie tosty. Tak, wiesz jak moja babcia to nazywała? Jak? Armeriter. Ojej, jak pięknie. Bardzo ładnie. Bułeczka. Dobrze. Czyli znowu, mamy czerstwe pieczywo. Zazwyczaj francuskie tosty robimy z jajkiem. Możemy ewentualnie dosłodzić całą masę, a u mnie będzie tylko mleko. Czyli co? I na maśle? I na maśle. Może być to dowolny tłuszcz, olej kokosowy. W kuchni wegańskiej na przykład może to być mleko roślinne. Tak spojrzałam na masło i chciałam Ci właśnie powiedzieć, że masło jest świetnym tłuszczem, bo zawsze możemy zamrozić, jeżeli mamy ewentualnie jakiś nadmiar. Mrożenie. Jestem fanką mrożenia. Zamrażanie to jest moje ulubione słowo, bo wydaje mi się, że w ogóle te proporcje lodówki powinny być odwrócone, czyli cała ta szafa wielka to zamrażarka, a ta dolna część to powinna być lodówka. Zamrażanie wcale nie jest takie złe. Przede wszystkim możemy zamknąć w zamrażarce lato, więc lato możemy mieć w zimie. Ale ważne jest to, żebyśmy mieli taką małą ewidencję. Nie lubię tego słowa, bo ono brzmi tak bardzo profesjonalnie, ewidencja zamrażarki. Natomiast rzeczywiście wystarczy przykleić sobie na drzwiczkach zamrażarki listę produktów, które mamy w środku z datą, kiedy wrzuciliśmy do zamrażarki te produkty. No i też niezwykle istotne jest to, jak w ogóle przechowujemy produkty w lodówce. Właśnie, zdradź nam jak najlepiej lepiej przechowywać żywność. Lodówka ma półki odpowiednie, one są po coś. Po to, żebyśmy na przykład na najwyższej półce wrzucili produkty nabiałowe albo jakieś ciasta. Potem w środku jest świetne miejsce do przechowywania produktów, które szybko się psują, czyli żółte sery, wędliny albo takie dania do podgrzania. Niżej powinniśmy przechowywać produkty surowe, czyli mięso ryby. No i drzwiczki są po to, żeby były jakieś dżemiki i jajka. Mój trik na to, aby panować nad terminem przydatności, czyli produkty, które są, mają najdłuższy termin do spożycia, wędrują na tył półki, a te, które musimy spożyć od razu, naprzód. Zgadza się, to jest bardzo istotne. Dzięki temu po prostu nie zapomnimy o tym, że coś tam się kryje z tyłu i psuje się nam, bo po co? Czyli co, przysmażymy na złoto-brązowo. I gotowe. Śniadanie. Pyszne, szybkie ale śniadanie. Ale cukier jakiś? Ja właśnie miód? Daję cukru. Ja dopiero na sam koniec, kiedy wykładam bułkę na talerz, posypuję cukrem, polewam miodem lub syropem klonowym, dodaję odrobinę jogurtu lub owoców, które mamy w lodówce. Albo zamrażarce. Pytam? Szybko nam poszło, co? Tak. Dwa przepisy? Bo to jest również ekonomia czasu, kuchnia Zero Waste. Przede wszystkim. Na sam koniec ja poproszę Cię, żebyś mi pokroiła czosnek w talarki. Dobrze. Tu mam resztkę naszej bułki i zrobimy taką posypkę do makaronu. Dobrze. Właśnie, jeżeli mamy makaron, kaszę z dnia wcześniej ugotowaną, tak. Też się da to wykorzystać, prawda? Oczywiście, że tak. Wystarczy przelać wrzątkiem i tak naprawdę nasz makaron się ożywi w sekundę. Cudownie. A właśnie, co powiesz na temat mrożenia makaronów?
Nie mam z tym żadnego problemu, zresztą nawet jakbyś mi zadała pytanie, czy jest coś, czego moglibyśmy nie mrozić. Nie, ciepłego dania nie mrozimy, bo wtedy wszystko rozmrozimy, ale wszystko możemy mrozić, bo znowu, tak jak wcześniej mówiłam, moglibyśmy to przelać wrzątkiem i mamy gotowy makaron. Mamy też do Was pytanie. Zerknijcie do Waszych lodówek, do Waszych spiżarni. Co mamy dla Was przygotować właśnie w idei Zero Waste? Karteczka. Dobrze. Możesz przeczytać. Tak, dobrze. Dostaniecie dwa zestawy produktów, które najczęściej lądują w śmieciach. Niech każda z Was przedstawi przynajmniej jeden pomysł na wykorzystanie każdego z nich. Co dostaniemy? A, ja mam już pomysły. Ojej, mam pomysły. To zaczynaj. Dobrze. Łupiny. Słuchajcie, możecie takie łupiny wysuszyć, zmielić w młynku do kawy i dodać do kruchego ciasta na kisz. Aromatyzuje to nam kruche ciasto. Tak, jest świetny. Albo wywar, bulion. Najlepszy na łupinach cebuli. To jest oczywiście peska z awokado. Nigdy jej nie wyrzucamy. Wystarczy również wysuszyć i traktować jak gałkę muszkatołową, czyli zetrzeć odrobinę do sałatki. Jest bardzo zdrowa. Tak naprawdę peska z awokado jest 3 razy zdrowsza niż sam miąższ awokado. Dalej mamy ziemniaki. No to bardzo tradycyjna polska potrawa na bazie ziemniaków z dnia poprzedniego, czyli kopytka albo leniwe. Zdecydowanie nie wyrzucamy. Ja mam jeszcze taki patent, że na gniecionych ziemniakach robię spód do pizzy. Bardzo często dla dzieci. Liście rzodkiewki mogą być zwiędłe. Kto powiedział, że pesto musi być z bazylii? Pesto możemy zrobić sobie z takich liści rzodkiewki. A kiedy liście są młode, też są świetne do kremu, zupy krem z liści rzodkiewek. Co ty masz? Teraz mogę tam po prostu kolejne pomysły. Ja mam obierki z jabłek. Ja przyznam się szczerze, że nie obieram jabłek, tylko używam wszystko w całości, ale to jest też, uwaga, fantastyczny dodatek do zup kremów. Zupełnie zmieniają się smak, na przykład pomidorówki z odrobiną takich obierek. Chipsy można też z tego zrobić. Ja na naszym kanale robiłam zupełnie inne chipsy z obierek ziemniaka. Super pomysł. To ja mam jeszcze jeden pomysł. Możecie przygotować ocet jabłkowy z ogrysków i ze skórek z jabłek. Super. Możecie w łatwy sposób zrobić właśnie ocet, a z ogrysków jeszcze wytrącić pektynę, czyli taki naturalny składnik, który zagęszczający. Mój ukochany seler naciowy. Ja zazwyczaj z tego uwielbiam rośliny, więc hoduję kolejne łodygi selera naciowego. Wystarczy właśnie włożyć do wody z wodą, puści korzenie i potem można przesadzić. Albo, uwaga, odkrawam tą część ostatnią, tak zwaną dupkę. I dodaję do bulionu. Każde obierki u mnie w domu trafiają do bulionów, więc nic się nie może zmarnować. Mam pomysł. To ja jeszcze proponuję też odciąć tą dolną część i rozdzielić poszczególne części selera, wrzucić do albo ciasta piwnego, albo do tempury i usmażyć. Liście kalarepy. I tu moja kochana babcia, czyli śląska kuchnia Zero Waste, ołberiwa, czyli zupa z kalarepy, z liści kalarepy. Bardzo dobry pomysł. To co powiesz jeszcze na spring rollsy, które nie mają papieru ryżowego, tylko są zawinięte właśnie w takie liście? Genialne. Tutaj mam ugotowaną kaszę. Ja uwielbiam po prostu wykorzystywać zimną kaszę do sałatek lub kotlecików lub również jako podprażeć i jako posypkę do różnych dań. Na przykład ryż z dnia poprzedniego, ugotowany już, można zalać na przykład mlekiem kokosowym, zagotować, rozgotować, czyli zapomnieć i mamy budyń ryżowy. Super. Jeżeli Wy macie jakieś produkty i nie wiecie, co z nimi zrobić, to również piszcie w komentarzu. Do mojej posypki, do makaronu dodaję jeszcze odrobinę skórki z cytryny. Cudownie. Chcę, żeby to danie było bardzo proste, ale też zupełnie inne. Dobrze, sól. Można dodać tutaj odrobinę ziół różnych. To jest świetny pomysł na to, żeby na przykład wykorzystać te zwiędłe zioła. Czyli jak już widzimy, że one nie są takie atrakcyjne i fajne, to wystarczy posiekać i wrzucić do takiego dania. Patrz, ja może dodam jeszcze trochę właśnie kaszy, ale zrobimy tutaj spontaniczne gotowanie. Czyli co, uprażymy troszkę tą kaszę, więc ona będzie też chrupiąca. Dokładnie. Da dodatkową strukturę temu przepisowi. I kiedy mamy to wszystko podprażone, przekładamy to do osobnej miski. I zajmiemy się szybko makaronem.
I co? I makaron. I teraz ten nasz makaron. On jest pełnoziarnisty, prawda? Dokładnie. Czyli moglibyśmy wybrać każdy rodzaj makaronu, który akurat nie mamy w domu. Penne, spaghetti, niepełnoziarniste, tak? Dokładnie. Tak samo możemy wybrać dowolne zboże, kaszę, ziarno. Super. Jak to ładnie wygląda. Na sam koniec makaron. Dobrze. Ja myślę, że jeszcze potem mogę dojadać tą resztunię z miski. Ciebie poproszę, żebyś Dobra. Posypała jeszcze cukrem nasze... Jak bardzo lubisz słodko? Niezbyt słodko. To absolutnie, znowu się zgadzamy. Tyle mamy start. Poproszę cię jeszcze o wspólne zdjęcie, bo tam Dobrze. Naszej kuchni tradycja. Dobrze. W kuchni Lilla nic nie może się zmarnować, więc tymi daniami poczęstujemy naszą ekipę. Jagno, dziękuję ci, jesteś niesamowicie inspirującą osobą. Dziękuję ci, że odwiedziłaś to miejsce. To ja dziękuję. Jak się okazuje, jest nas więcej i kuchnia Lilla jakby wspiera tą działalność kuchni Zero Waste, więc subskrybujcie kanał Lilla. Dzięki. I dziękuję za zaproszenie. Dziękuję ci. Pa.